Dzień dobry, szanowni państwo, to co państwo przed chwilą widzieli, to właśnie utwór zagrany przy pomocy różnego rodzaju makaronów oraz przy pomocy pudełka po makaronie cannelloni. Dziś jakby takie postscriptum poprzedniego odcinka, odcinka pod tytułem Co w kuchni gra. Kto nie widział tego odcinka, to zapraszam, żeby sobie zobaczyć. Dziś tak mocno zawężony temat, bo ostatnio pośród wielu rzeczy, które znalazłem w kuchni, na których zagrałem, znalazł się też makaron, dwa rodzaje makaronu. Jeden posłużył jako werbel, drugi jako grzechotka. Ja w ogóle nie planowałem tego tematu eksplorować. Okazuje się, że właśnie dziś jest odcinek poświęcony tylko makaronowi. Mam ze sobą, szanowni państwo, lasagne, cannelloni, concilie, mortiglioni, rigatoni. Okazuje się, że wystarczy, że prążkowanie się zmienia na makaronie i już jest jakby to nowy rodzaj. Farfalle jest też oczywiście i tak dalej, i tak dalej. Wszystko gra, odcinek 41 pod tytułem Muzyczny makaron, czołówka i lecimy z tematem. Po raz pierwszy też nagrywam odcinek tak wcześnie, u mnie jest 9:58, dlatego też kawa smakuje wyjątkowo dobrze. Szanowni państwo, tak jak już wspomniałem, nie planowałem takiego odcinka i kiedy nagrywałem ten odcinek kuchenny i wrzuciłem zapowiedź, pewna pani Iga F., nie mogę zdradzić nazwiska Borodo, ale mogę powiedzieć, że pani Iga gra w kapeli Fedaków, którą serdecznie polecam, link do kapeli Fedaków wrzucę w komentarzu. No więc właśnie pod zapowiedzią tego poprzedniego odcinka wywiązała się taka rozmowa, ponieważ ja napisałem, że do utworu użyłem m.in. dwa rodzaje makaronów, co pani Idze bardzo się spodobało. No i ja wyjaśniłem, że pięciojajeczna krajanka była werblem, kwadraciki durum to świetna grzechotka. Pani Iga napisała, ja tu widzę większy potencjał, nawet muzykalne makarony. No i ja tak trochę dla żartu odpisałem, oczywiście muzyka z różnych rodzajów makaronów. To mógłby być osobny odcinek, od choćby gwizdki z cannelloni, szeleścidła z farfalle nanizanych na sznurki, czy też kołatki z concilie. Sky is the limit. Jeszcze dopisałem, nie wiem dlaczego. W każdym razie, szanowni państwo, tak jak powiedziałem, trochę dla żartu to napisałem, potem przeczytałem to i mówię, kurczę, to ma sens. Pojechałem do sklepu, znalazłem stoisko, taki olbrzymi regał z różnego rodzaju makaronami, no i sprawdziłem, co się udało zrobić. To ja może zacznę od końca. Napisałem na końcu, czy też kołatki z concilie. Taka kołatka, grzechotka zrobiona na styl afrykański. Ja nie będę więcej o tej grzechotce opowiadał, ponieważ w jednym z najbliższych odcinków planuję pokazać państwu, jak taką grzechotkę w warunkach domowych wykonać z nieco trwalszego materiału. Szeleścidła z farfalle nanizanych na sznurek. Jest, proszę bardzo. Z tym, że tutaj dodałem, szanowni państwo, jest nie tylko farfalle, ale jest też mortiglioni, rigatoni, no i też cannelloni tutaj bardzo dobrze się sprawdza jako rezonator akustyczny i tutaj taka deseczka z lasagne, żeby to wszystko trzymało się razem. I trzecia rzecz, jaką napisałem, gwizdki z cannelloni. Cannelloni, szanowni państwo, jest gwizdkiem, to jest oczywiste. Wystarczy zastosować technikę krawędziową, tak jak na przykład w grze na kieliszkach do jajek. Pod odpowiednim kątem dmuchamy w krawędź. Pojawia się dźwięk. Zatykając i odtykając końcówkę, możemy jeszcze modulować wysokość dźwięku. No dobrze, czyli to jest to, co napisałem w komentarzu, ale ja oczywiście zrobiłem trochę więcej rzeczy. Oczywiście cannelloni wystarczy wypełnić takim drobniutkim makaronem w kształcie ryżu, żeby uzyskać grzechotkę. Ja mam dwie, w jednej jest drobny makaron, w drugiej ryż. No, nawet to jakoś gra. Jak już zacząłem się bawić cannelloni, to pomyślałem też, że warto zrobić kij deszczowe z makaronu. Tutaj mamy cannelloni, spaghetti i tu jest do środka akurat ryż wsypany. I teraz osobny wątek, szanowni państwo, instrumenty dęte. Już pokazywałem, że na cannelloni
Po prostu można grać bez żadnych przeróbek. Te drobniutkie makarony to też takie gwizdki. Można dwie techniki gry stosować. Jedna taka, jak wszyscy chyba znają, jak dmucham od góry w butelkę, i druga to właśnie ta krawędziowa, troszeczkę trudniejsza. Mortiglioni, rigatoni. Naprawdę mnie zaskoczyło, że sposób prążkowania, bo mortiglioni, dobrze mówię, mam tu ściągę, tak, mortiglioni, nie, odwrotnie, przepraszam, rigatoni ma pionowe prążki, a mortiglioni spiralne prążki. Grają bardzo podobnie. W takim gwizdku cannelloni, w takiej rurce można jeszcze zrobić otworki i spróbować zagrać jak na flecie. Tu już brutalnie, niestety, te dęte instrumentu musiałem obkleić taśmą, ponieważ po kilku minutach grania one się rozlatują na skutek wilgoci. No ale jest taki flecik. Troszeczkę inna wersja, dwa cannelloni sklejone ze sobą. To nawet może w jakimś nagraniu kiedyś wykorzystam. I co tu jeszcze? Chyba wszystko już. A, no oczywiście, szanowni państwo, bansuri, które pojawiło się w zapowiedzi tego odcinka. Cztery sklejone ze sobą makarony cannelloni. Szanowni państwo, po 15 minutach grania instrument zaczął się rozpadać. Ja tutaj łączenia próbowałem jeszcze ratować, obkleiłem, obsznurowałem też, żeby to ładnie wyglądało. Tak troszkę etnicznie, taki etniczny makaron się z tego zrobił. Tutaj już niestety mocno obklejone taśmą. No co, no nie zagram już tak ładnie jak w zapowiedzi, ale jeszcze jakieś dźwięki wydobędę, chyba ostatnie już tego instrumentu. Kiedy pomyślałem o nagraniu utworu z makaronem, to nie wiem dlaczego od razu do głowy przyszedł mi drum and bass. Jakoś tak makaron mi się kojarzy drum and bassowo i trochę miałem problem z tym, z czego zrobić bęben. No i pomyślałem, że to musi być na pewno coś co najmniej spokrewnionego z makaronem i pudełko po makaronie cannelloni wydaje mi się, że jest dość mocno spokrewnione z makaronem. I mówię, kurczę, być może tam w takim pudełku jest jakiś potencjał muzyczny. No wiadomo, w pudełko jak uderzamy, jakiś dźwięk jest, ale szału nie ma. Na pewno nie brzmi to jak bęben basowy. Ale szanowni państwo, jakżeż wielkie, cudowne, miłe zaskoczenie było, kiedy przybliżyłem to pudełko do mikrofonu. No i okazało się, że moja intuicja połączenia makaronu z brzmieniem drum and bassowym była absolutnie trafiona w dziesiątkę. Szanowni państwo, czy jest sens robić instrumenty z makaronu? Absolutnie nie. Odradzam, jeśli ktoś wiąże z makaronem jakieś muzyczne nadzieje, to nie warto, bo to się totalnie rozwala, rozsypuje. Ale szanowni państwo, no gotując makaron, można zawsze coś tam spróbować sobie jakoś ten czas umilić, kiedy czekamy. W zależności od tego, czy lubimy al dente, czy bardziej na miękko, no to możemy mieć sporo czasu, żeby pomuzykować na jakimś makaronie. A potem można też go jeszcze dorzucić do dania i zjeść. Mam jeszcze jedną taką refleksję. Tak mi się wydaje, że oglądając, ktoś może pomyśleć, stary chłopa takie pierdoły robi, wziąłby się do porządnej roboty. No cóż, szanowni państwo, nie zawsze chodzi o to, żeby robić rzeczy poważne. Czasem trzeba się w życiu trochę powygłupiać. A poza tym, jak widać, kryzys wieku średniego nie jedno ma imię. Uno, due, tre, quattro.
Thank you.